Na uszycie jednej koszulki dziecięcej potrzeba 4 5 yarda materiału. Ile koszulek można uszyć z 48 yardów materiału? Zastanówmy się, co chcemy zrobić. Chcemy określić, ile grup po 4 jarda yarda mieści się w 48 yardach. Czyli po prostu bierzemy 48 yardów i dzielimy je na grupy po 4 piątej yarda. Aby określić, ile takich grup się tam zmieści, ponieważ z każdej jednej takiej grupy można uszyć jedną dziecięcą koszulkę. Wiemy, że 4 piąte jarda daje nam jedną dziecięcą koszulkę, a więc ilość grup po 4 piąte jarda materiału daje nam ilość koszulek, które można uszyć. Musimy pamiętać, że dzielenie przez ułamek to dokładnie to samo co mnożenie, co mnożenie przez odwrotność tego ułamka. Więc jeśli mamy tu 4 piąte. To będziemy mnożyć przez 5 czwartych, czyli przez jego odwrotność. Dobrze, ale teraz ktoś może powiedzieć: No, ale przecież tu mamy liczbę całkowitą, a tu ułamek. Pamiętaj, że każdą liczbę całkowitą można zapisać w postaci ułamka. Jest to to samo co 48 pierwszych razy 5 czwartych. Teraz moglibyśmy po prostu przemnożyć te ułamki przez siebie, przemnożyć licznik 48 razy 5. A później mianownik 1 razy 4, co dałoby 4, ale wyszłyby nam duże liczby i ciężko byłoby je podzielić. Lepiej więc podzielić je już w tej chwili. Możemy podzielić licznik i mianownik przez 4. Albo popatrzcie, możemy powiedzieć, że to będzie równe 48 razy 5, nieważne ile to jest, przez 4. Teraz podzielmy licznik przez 4. Możemy podzielić 48 przez 4 i wyjdzie nam 12. A cokolwiek zrobiliśmy z licznikiem, musimy to samo zrobić z mianownikiem. Zatem jeśli podzielimy 4 przez 4, to otrzymamy 1. A więc zostaje nam 12 razy 5, co równa się 60. 12 razy 5 równa się 60 61, a to dokładnie to samo co 60. Zatem z 48 jardów materiału można uszyć 60 dziecięcych koszulek, jeżeli na uszycie jednej potrzeba 4 piąte jarda materiału.